Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Cfer, a to jest pierwszy odcinek Minecraft Osadnicy. Razem ze mną dzisiaj jest... Witam was, panie i panowie, czykolwiek tam jesteście. Mam na imię Graf. Tak, jest ze mną dzisiaj Graf. Jesteśmy sobie na serwerku jakim, Graf? Na mc-pl.net. Tak, jesteśmy obecnie na close becie Minecraft Osadnicy, wzorowanej trochę na plemionach i jeszcze jakieś tam grze, Graf, jaka to gra? Prawian chyba. Okej. I mniej więcej o to chodzi, co w tych grach, czyli budujemy wioskę, rozbudowujemy się, atakujemy innych. No i w sumie tyle. Dla takich graczy, którzy lubią takie właśnie gry czasowe, no to jest super tryb. Obecnie, jak mówiłem, jest w close becie. My tutaj zostaliśmy jako testerzy plus pokazowcy, nie wiem jak to ująć, zaproszeni na serwer. O, tu Graf oczywiście popisuje się. Dostaliśmy tutaj, prawda, bardzo fajne przedmioty. Jeszcze jest trochę bugów, ale prawdopodobny start, bo zaznaczam, że wszystko jest prawdopodobne, bo nie jesteśmy na 100% pewni. Tutaj nie są na serwerze 100% pewni. Start będzie w środę, prawdopodobnie. Nie zabijcie mnie, jeśli tak nie będzie, nie? Oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Więc pierwsze potrzebne komendy to po pierwsze ukośnik fuck you. Ale tam się nie wybierzemy, gdyż po prostu nie ma sensu. Jest taki bug, co jedna komenda nie działa, jeżeli pójdziemy na fuck you. Dokładnie. Teraz może pokażemy system budowy, bo to też pewnie będzie interesować. Ja pójdę wybudować targ, tak? A ja pójdę hutę wybudować. Okej, czyli ja tutaj klikam o proszę bardzo. O, jak widzicie, zaczyna się konstruować ta budowla. Na razie pisze, że się skończy o 19.32 i to powinno chyba... Pierwsza zajmuje 15 minut. A czy wiesz co? Kamienie budowy. Znaczy nie, kliknij na tabliczkę, bo trzeba kliknąć na tabliczkę i kiedy budowla będzie gotowa, bo tutaj koniec budowy jest 27, czyli powinna się w ciągu minuty skończyć. Pierwsza buduje się około kilkudziesięciu sekund, z tego co tam nam mówił, z tego co pamiętam technik serwera, więc zaraz powinna się skończyć. Coś niedługo. Jest 22, a mi pisze, że za 32. A mi pisze 27, a to nie wiem, ale na razie to zeskipujemy. Mamy tutaj kamienie, więc możemy pokazać wam, co by było. I tutaj proszę bardzo, mamy tartak na pierwszym poziomie. I w tym momencie, choć tutaj zaraz ci zaprezentujemy tam u siebie też, więc możesz przyjść tutaj do mnie. Jak tu się wydobywa wszystko ogólnie? No ten środkowy. No normalnie środkowe drewno trzeba niszczyć, tutaj można jeszcze chyba niektóre. Nie, tego nie można, czyli tylko ten środkowy trzeba wykopywać. Tak, środkowe i jeśli ulepszycie tartak, to będą dodatkowe 4 tutaj. Tak, i oczywiście sprzęty musicie kupować na spawnie. Spawnu wam nie pokażemy, gdyż może znowu przestanie jakaś działać komenda. A chcemy tego uniknąć, bo chcemy wam jak najbardziej tutaj zainteresować, prawda? Tym, co tutaj wygląda. Oczywiście, jak macie krówki jakieś na plocie, możecie je ubijać, za to dostajecie skórę, którą na spawnie możecie coś wymieniać. Ale jak widzę, tutaj jest błąd taki, że jak uderzę raz krówkę, to przestaje ją bić. No bo tak wylatują w bok. Okej. Więc teraz może. Jak macie jakieś surowce, czyli. O, przerwałem ci, przepraszam. Jakieś drewno, czy glinę, czy kamień, możecie prawym przyciskiem myszy dodać to do swojego magazynu. Magazyn sprawdzacie, ukośnik zasoby, oczywiście, ale na razie znowu. Błąd, że zasoby sprawdzamy poza plotem. I tutaj dostaliśmy trochę więcej ich na start, żeby właśnie wam pokazać system budowy i tak dalej. Na start macie mało, więc radzę racjonalnie wam rozdawać. Plus zaznaczam, że co jakiś czas przychodzi wam dostawa i dostajecie po 25 zasobów z wybudowanych tam budowli. I ja właśnie za hutę dostałem też 5 rud żelaza. Jeszcze dodam, że nie widzicie z mojego i Grafa skina przez to, że jestem na wersji 1.8, Graf jest na 1.7 i widzi swojego skina, ale nie widzi mojego. No i niestety tych skinów nie będziecie Stefanem. Widzieć. No, u mnie jesteś Alex akurat, ale okej, to jest huta, tak? Tutaj się wykopuje cobblestone, czekaj, to teraz trzeba kopać. Który blok, czy to nie jest przypadkiem ten na dole? To jest ten. Tak, to jest ten i wykupujecie tutaj kamień, klikacie, dodajecie go do magazynu. No, fajne zajęcie, oczywiście tutaj samo z siebie, nie? Też dodaje się za każdy wyższy poziom chyba 25, 50, 75 bodajże, tam co jakiś czas się dodaje. Może teraz pokażemy skrzynki, bo tutaj także w sklepie SMS można zakupić sobie skrzynki, które trochę ułatwiają wam grę. Skrzynki i klucze, tak. Więc otwórzmy sobie powiedzmy po 4, ja otwieram pierwszą, czekaj, klika się na skrzynkę. I zobaczymy co dostaniemy. I w tym momencie... O, akurat, bo zawsze na górze było... Znaczy kliknij na przedmiot i na to zielone bodajże. I tak, i losuję, ja dostałem drewna. Bo wcześniej to tak się obracało, ale widzę, że na razie coś nie... Jeszcze nie zatrzymiło, ale... Coś tą animacją jest nie tak. No, widocznie się zawiesiło, ale to pewnie będzie trzeba przylogować czy coś. Okej, dostałem rudy żelaza, 16, okej, to jest fajnie. Taką drewnianą siekierkę, czy mi wyrzuciłeś? A nie, to jest też bóg. Ale dobra, to się zaraz wyczyści, jak itemy będą znikać, więc tym się nie przejmujemy. Bo to jest tak, żeby na plocie nie wyrzucano itemów, żeby się ich nie pozbyło, czy coś takiego, nie?
Żeby nie śmiecić graczom, nie mogę się wysłowić dzisiaj. Tutaj jeszcze chodźcie, zobaczymy, bo mamy ploty tutaj graczy, którzy także testują serwer. Tam mam jakiś zamek z tego, co widzę nawet. Fajnie to wygląda. To są chyba koszary, myślę. Albo ratusz. Tak, możliwe. Bo tutaj także będzie system najeżdżania wiosek. Nie będzie, z tego co się pytałem, systemu przejmowania wiosek, za co ja ubolewam, bo jeśli to ma być częściowo wzorowanie plemion, to trochę tak średnio, że nie można przejąć czyjejś wioski i sobie nią zarządzać. Aczkolwiek będzie system, że na przykład brakuje wam drewna albo kamienia, możecie sobie najechać wioskę i w tym momencie ich zasoby przejmujecie. I to jest bardzo fajna sprawa i ułatwiająca życie. Dobra, to jeszcze sobie otworzę, myślę, z dwie skrzynki i zobaczymy, jak to będzie szło. A ja tutaj farmę akurat zbuduję. Jak widzicie, jest taki fajny dźwig. I ja akurat sobie przyspieszę wam w wersji beta. Nie bójcie się, więc te wszystkie itemy, które dała nam administracja, nie będziemy ich mieli w głównej wersji, czyli w środę, ponieważ będą skasowane będzie od nowa mapa. Na razie taki test. Aha, jeszcze dodam, że te projekty wykupujecie sobie na spawnie od takiej specjalnej osoby. Macie to złoto na start, macie chyba 1000 złota, czy jakoś tak? Tak, 1000 chyba. I trzeba racjonalnie kupić, żeby nie zrobić błędu. Później oczywiście możecie zasoby z jednego wymieniać u innego handlarza na inne i tak dalej. Jakoś się powoli budować. Więc radzę do wszystkiego podejść z głową, najlepiej, nie wiem, obejrzeć jakiś poradnik. Nas najlepiej pod względem, jak się budować, pewnie nie oglądać. Gdyż tak, jest teraz beta. My oficjalnie, to znaczy oficjalnie wystartowaliśmy z serią teraz, ale seria będzie prowadzona tak powiedzmy pod kątem rozbudowy naszej wioski i tak dalej już w oficjalnym starcie, gdyż to co jest obecnie na Close Beta będzie usunięte. To jest tylko do pokazu, do testów i tak dalej, do wykrywania błędów, jak w tym momencie. Otwórzmy też skrzynkę sobie, co ja będę gorszy od grafa. Ja dostałem drewno dębowe. Okej, ja dostałem jakiś kill off, to jest efficiency 1 kamienno, okej. I co jeszcze by tutaj dodać? Mamy rudę diamentów, to sobie też dodamy do skarbca, czy jak to tam się nazywa? Do magazynu, ale no skarbiec też chyba poprawny jest. Też mam bursztyny, okej. Okay. Bursztyny to też jakaś tam super waluta jest, nie? Z tego co kojarzę. Bursztyny to są na eventach się używa. Tak, bo są eventy w weekendy, jeśli dobrze pamiętam. Mhm, tak. Niektóre są w weekendy, niektóre są w tygodniu, zależy od eventu. Rubiny to jest jakaś tam specjalna waluta, z tego co też zdążyłem na spawnie zobaczyć. Rubiny to są diamenty, z rubinów można robić właśnie kill-offy, tak. I topory. I to takie lepsze niż startowe, na start dostajecie kamienny kill-off, który jest drewniany, ale nie wnikamy tutaj. Tu mam jeszcze diament, jakiś inny. Ej, czy tu diament ma dwie tekstury, bo miałem diament o zwykłej teksturze i rubin. Czy rubin to nie jest redstone czasami? A pewnie tak, no to chyba, bo narzędzia są rubinowe, ale oczywiście w Minecraftie normalnie są diamentowe. Więc na razie tego nie rozumiemy zbytnio, ale na pewno w następnym odcinku będziemy więcej wiedzieli o tym. No i liczymy oczywiście na współpracę tutaj, bo chcemy zebrać sobie jakąś tutaj, prawda, ekipę i stworzyć coś na rodzaj takiego klanu z plemion i tak dalej. Może, ej, może jakąś grupę byśmy ogarnęli na Facebooku czy coś i normalnie byśmy sobie, no, wiesz... No można, jak taką supermocą będziemy na serwerze. To takie, ale to by było fajne akurat, takie stworzenie swoich klanów takich, to by było okej, okay, jak dla mnie tutaj. Dobra, czekaj, poszukajmy. Gliny, to jest warsztat. Ja nie mam warsztatu nigdzie. Warsztat, chodź, glina jest tam. Glina, bo gliny jeszcze nie wbudowaliśmy, a gliny jeszcze bym chciał zobaczyć, jak to wygląda. A ja zbudowałem. Aha, to było to. Okej, okay, dobra, już pamiętam, to nic się nie stało. I glinę możecie chyba tylko ten kawałek. Czy ten też, ten. Ten bardziej chyba. No, był? W sensie ten jest. W tym rejonie, te w środku nie działają. I teraz tak, to może wiesz co, zostań tutaj, ja zaryzykuję pójście na spawna. O! To wiesz, nie wiem. Sprawdzimy, czy można sobie wykupić już drugi poziom jakiś, więc zaraz za chwileczkę. Czekaj, tutaj drzwi musiałem domknąć. Tu jest architekt, ogólnie u niego kupujecie sobie tak, budynki rzemieślnicze, budynki gospodarcze. Okej, okay, to chyba to musimy kupić. Kopalnia węgla, nie, jaskinie, farma poziom drugi. Okej, okay, to sobie kupimy ten projekt. A ja kupię tartak poziom drugi. Tak, dobra. Osada. Osada. Czy teraz mnie wytepa do twojej, czy do mojej? Do mojej. Do swojej chyba. Ale twoje jest obok, więc to nie ma tego. Chyba na południu. A nie, to twoja jest jednak dalej. Dobra, to się tepnę po prostu. Okej, okay, jestem. No, i teraz tak, farma druga. Farma jest... Gdzie farma to jest ten... Ten młyn. Ten młyn, tak? Czekaj, ja pokażę ulepszanie tartaku, łaty farmy. Oj, brakuje nam tutaj... Łojeny. 8000 drewna dębowego, 8000 kamienia, 2000 gliny.
Wow, ale to są już porządne wydatki, ale wydaje mi się, że to chyba dobrze, że tu nie będzie takie, wiecie, tu możecie sobie poczekać, albo możecie sobie wydobywać to. Ale obawiam się, że tu będzie coś na stylu awczenia, że wiesz, ludzie sobie przyjdą po awczy, żeby te czasowe surowce przybywały. Wykopię was z serwera po 5 minutach. Tak, ale zawsze ktoś znajdzie jakiś trik i to jest niestety pewne. Ale no, jak mówię, liczę, że tutaj się ogarniemy, bo z Grafem chciałbym sobie tutaj robić taką dwukanałową serię, bo Graf też to nagrywa w tym momencie i mamy to na dwóch kanałach, więc zapraszam bardzo serdecznie do Grafa. Czekaj, tylko pokażę szybko zasoby. Jak okay, widzicie, ja pokazywałem. Potrzebowaliśmy 10 tysięcy gliny, a jak widzicie, mamy tylko miejsce na 1000. Musicie zbudować magazyn, żeby mieć więcej miejsca na różne zasoby. Farma 1, dobra. No to wybudowaliśmy, co mieliśmy. No i chyba tyle by było, nie? Nie ma co tutaj więcej dodać. No, na początek wszystko omówiliśmy. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki, zajrzenie do Grafa, zasubskrybowanie kanału, jak się któryś spodobał, zostawieniu komentarza, zajrzeniu na serwer, jak już wystartuje ten mod lub przed nim, bo tutaj są także inne, bardzo ciekawe tryby, które może kiedyś omówimy, ale na razie tym się nie interesujemy, bo mam inny serwer od minigier. Jak na razie to żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć! Ja się też żegnam. Link do kanału Cyfra będzie w opisie.